Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Tomb Raidera, kolejnego Rise of the Tomb Raider. Kontynuujemy. Wiesz, jak się stąd wydostać? Tak. Miałem trochę czasu na zapoznanie się z tym miejscem. Nie, dobra, widzę, że nie jestem pewien, w którym miejscu dokładnie gra nas wyrzuciła. Wystarczająco dużo, by dowiedzieć się, że Konstantin nie spocznie, dopóki nie znajdzie tego, czego szuka. Boskiego źródła? Jest tutaj? Zaufanie musi działać w obie strony, Laro. No idź, Laro, idź. Ten Jacob nie spowalnia, bo łazi jak frajer po prostu. To jest ten pokój chyba pełen tych różnych rzeczy, ale ja już chyba powinienem mieć odhaczone, tak. To miejsce nosi różne blizny. To był obóz pracy. Tak, już oglądałem te wszystkie obrazki i wy też je widzieliście, tak więc po prostu chodźmy przed siebie tymi drzwiami. I działajmy dalej! Spierdzielajmy z tego obozu. Dowiedziałem się z napisów na ładowaniu, że Konstanty to jest brat Anny, naszej pseudomacochy. A co potem? Moja wioska jest w dolinie, po drugiej stronie góry. Tam będziemy bezpieczni. No dobra, czyli idziemy do wioski. Ostatni śmigłowiec wystartował. Zrozumiałe. To będzie ostatni transport. Mieliśmy we górki osobę na przyjętą łączności. Kolejny kwyczy? Nie. Wydaliśmy z wojennego wizyta z zewnątrz. Też kobieta. Rozrabiała w naszym perymetrze. Spodziewamy się kolejny. Cholera, nie wysłuchałem ich do końca, goddammit. Nieźle obtłuczony jest ten Jacob. Nie wiem, czy to już powiedziałem, czy nie, ale naprawdę wygląda na to, że może być jej tutaj zimno. Dobra, mogę sobie strzały nawytwarzać w tej chwili. To jest dobra sytuacja, na pewno się przyda. Szczególnie, że nie mam tych strzał w ogóle, ale patrz, ja mam po prostu tyle piórek, że mogę sobie wytworzyć wszystkie strzały, jakie tylko potrzebuję. Tylko i wyłącznie, uwaga, ściskając ręce przed sobą. O, coś tam kręci pomiędzy nogami i nagle, bang, mamy gotowe strzały. Podejrzane? Tak sądzę. Którzy ludzie tutaj się nie widzą i których mogę zdjąć w tej chwili i nikt się tym nie przejmie? Mam wrażenie, że tamtego ziomka mogę sobie zdjąć. Jak się szybko naciąga ten łuk, to jest szalone. Zajebiście szybko się on naciąga. Czuć różnicę. Odstrzelmy tamtego frajera. Proszę bardzo. Oni się nie widzą tutaj, wszyscy ci, którzy są, tak wiecie, usytuowani u góry. Nie wiem, czy jak tamtego zabiję, to on nie spadnie gdzieś i to nie spowoduje, że mnie zauważą albo zaczną rozkminiać. Z tym może nie będzie tak źle. Proszę bardzo, jak pięknie załatwione. Tamtego ktoś obserwuje. Tam dwóch ziomków stoi. To lepiej tam na razie się nie wbijać. Tego bym za to zjął. Niech się tylko zatrzyma jakoś na chwilę. O, proszę bardzo. Jego ciało spadnie. Nie. Po raz kolejny absolutnie nikt tego nie widział. O, ktoś coś mówił, że coś sprawdzi chyba. Nie podoba mi się to. Czyżby się mieli zorientować, że nie żyje już paru ich ludzi? To nie jest to, co ja mam, powiedzmy, na myśli. Tak, chyba się zorientowali, mam takie wrażenie. Tak, zdecydowanie, znaleźli jakieś martwe ciała. Dobra, no to trzeba zacząć mordować. Tutaj biegnę. Czy oni wiedzą, że ja tu jestem, kurwa? Co oni mają, wykrywać ludzi? O chuj chodzi, czemu oni tutaj tak masowo idą? O kurwa, pocisków nie mam, to gorzej. Jak to, kurwa, masz mnie? Jezus Maria, co za bullshit, kurwa. Wcale mnie nie masz, frajerze. Dobra, po mnie. Rozpierdolą mnie teraz wszyscy, widzicie? Oni tutaj napierdalają do mnie z shotguna, kurwa, złe rzeczy się dzieją. Przytrzymaj lew bumper, żeby się uleczyć. Wiecie co? Spierdalam, przebiegnijmy się na drugą stronę tutaj. Może zdołam się jakoś ukryć, przebiec gdzie indziej. Aha, to ciało pewnie znaleźli. Tak, coś czułem, kurwa, że spadnie. Dostał. Tamten też nie żyje. Dobra, co? Kolejnych zrzucą? Posiłki, kurwa? Pewnie tak. Gdzieś tu słyszałem strzały. Dam radę się gdzieś schować, tak generalnie, żeby mnie już nie znaleźli. Dobra. Widzę, że w pełni naładowany strzał nie musi trafić w głowę, żeby zabić. To dobrze wiedzieć. Dobra, mam dużo życia. Nie muszę się na razie przejmować chyba niczym.
Nie wiem tylko, gdzie są ci frajerzy, bo oni mnie zdecydowanie cały czas, kurwa, atakują i nienawidzą. Dobra, ten też nie żyje, dostał w rękę. I to chyba wszyscy. Dobra, okej, nie było aż tak źle. Mogło być 100 razy lepiej, przyznam. Ale nie było aż tak źle. Znaczy, udało mi się ostatecznie jakoś od nich uwolnić, uleczyć i zdupcyć. A jak sami widzicie, teraz Larze jest zdecydowanie zimno. To jest to, o czym mówiłem dosłownie przed chwilką, że zapewne jej będzie zimno w jakiejś takiej losowej bluzeczce. Zabrali nam kurtałkę. I teraz życie nie ma smaczku, bo nie mamy wyboru, nie mamy kurtałek, nic nie mamy, jesteśmy goli i wesoli. No nie do końca goli, no ale biorąc pod uwagę, jaka jest temperatura, no to raczej z nami cienko. Tam mamy jakieś ciekawe rzeczy, mogę tam przejść? Chciałbym tam przejść, nie wiem tylko jak. Górą, dołem, bokiem, trudno powiedzieć. Tutaj, nie chcę atakować, chcę pozbierać te wszystkie rzeczy tutaj dookoła. Mogę sobie strzały jeszcze jakieś wykonać? Nie, mam, pozbierałem chyba wszystko z ciał tych ludzi tutaj, których brutalnie pomordowałem. Ale głupie to, że oni znaleźli to martwe ciało i momentalnie przyszli po prostu w to miejsce, gdzie ja byłem. To jest trochę głupie. Oni nie powinni, powiedzmy, zaczynać poszukiwań od miejsca, w którym ja mogłem być, tylko tam, gdzie to ciało znaleźli. No ale dobra, już nie będę się wykłócał, nic mi to nie da. Wszystkich wymordowałem, tak więc może narzekać nie będę. Tu akurat pociski znalazłem, ale na chuj mi pociski, jak mam taki łuk. Szybko się ładuje, mocno napierdala. Tych to nawet już nie mogę przeszukiwać, tak dużo rzeczy mam przy sobie. Taki jestem zajebisty. Ewentualnie, jeżeli mają w sobie jakieś pierdoły, pociski się na pewno przydadzą, to zdecydowanie. Tu u góry, nie, to ciało tego kolegi właśnie spadło i to był chyba powód mojej tutaj porażki lekkiej. Ten za to tutaj chyba nietknięty leży u góry. Może tego znaleźli, nie wiem, wątpię. Tam na górę dam radę sobie wejść do wieży tego kolegi. No, miałoby to sens, gdybym dał radę, szczerze mówiąc. Nie, jego trzeba było zdjąć, bo tutaj widzicie. Nie wiem, jak on miałby stąd wyjść, jak to jest wszystko obtoczone, chyba że jakaś tam bramka jest, którą da się otwierać. Tyle okazji do rozpraszania, tyle butelek dookoła. Co ja zrobiłem? Rozpętałem piekiełko i po prostu zacząłem ich wszystkich napierdalać. Kamienie! Jejo! Najprzydatniejsza rzecz. Coś tutaj ciekawego, poza tym, że generator. O, co ja mogę coś zrobić z tym generatorem? Mogę. O kurwa, dobra, tego nie planowałem, nie sądziłem, że to się tak rozpierdoli. No ale okej, dobrze wiedzieć, że przyjebanie w generator powoduje taką eksplozję. Mam znajdźkę. Znajdźki to też exp, pamiętajmy. Ona zrzuciła maskę. W końcu jesteśmy razem. Przez ostatnie lata trudno mi było bez niej. W momentach słabości jej głos zawsze dodawał mi siły. Gdy ona traci nadzieję, ja rozpalam ją na nowo. Jednak przyznam, że martwię się o nią. Jej zdrowie pogarsza się, owszem, ale martwię się o jej determinację. Obawiam się, że część jej zginęła, gdy obcowała z Croftami. Musiała udawać uczucia wobec Lorda Crofta tak dobrze, że stały się prawdziwe. Teraz boję się, że zaczęła obdarzać nimi Larę. Wszystko się może zdarzyć. Dobra, kliknijmy przycisk i kontynuujemy. I to tą bramę otworzy, dobra. Wszystko jasne. Wiem, jak otworzyć wewnętrzną bramę. Idź na dziedziniec. Jestem w środku. Panie kolego, znajdź Jacoba. Aha, dobra, czyli on tam gdzieś dalej chyba zawędrował. No to co? No to prójemy dalej w takim razie. Tak, jakieś znajdźki były. Słupek do mocowania. Stają obok słupka, by utworzyć most linowy. Okidoki, jakieś znajdźki. Tutaj szafka jakaś zamknięta jest. Tu się może wytrych przydać chyba. Yeah, nice. Jak ja lubię te animacje otwierania wszystkiego i tak dalej. Co mamy w środku? Aha, trucizny, strzały z trucizną, czy może grzybki jakieś, cokolwiek, było to chyba z trucizną związane. Dobra, przytrzymaj lewy trigger, żeby wycelować, teraz strzelamy w to. O i proszę bardzo, jaki się ładny most tworzy. Teraz możemy sobie na niego wskoczyć i się wspiąć. Można też wykupić takiego upgrade'a, który pozwala nam się szybciej wspinać, to fajna sprawa. Tutaj, tutaj. Ona! Muszę się tam dostać. Jacob, co on robi? O, ten się tu skrada. Spory teren do przeczesania, a trójca chce jak najszybciej znaleźć artefakt. Nie mamy danych, co tutaj. Wow! Cholera! Ostrożnie, Laro! Ale chcę sama wejść do tych ruin. Co z Croft? Póki co. Chcę
chcę już opuścić to lodowe piekło. Mam dobre wieści. Zwiadowcy przeprowadzili rekonesans. Tubylcy mają osadę po drugiej stronie góry. Wkrótce zwyciężysz. Oboje je odniesiemy. Pod warunkiem, że znów się nie zdekoncentrujesz. Co masz na myśli? Masz do niej sentyment. Do tej Croft i dlatego wciąż żyje. Ale nie możemy sobie pozwolić na wspominki. Wątpisz we mnie? Wiesz, co zrobiłam dla Trójcy, co poświęciłam, co przechodzę... Nic mi nie jest. Żadne z nas nie miało łatwego życia, ale przysiągłem, że zawsze będę cię chronił. I kto tu jest sentymentalny? Obiecuję ci. Nasze wysiłki zostaną nagrodzone. Przeżyjesz. Dzięki mocy boskiego źródła. No, właśnie jak kaszlnęła, to coś tak poczułem. Będziesz żyła w świecie wolnym od grzechu. Wyślij ludzi do osady. Sprawdź, co wiedzą. To zbyt niebezpieczne. Maraka płuc jak nic. Pozwól mi na trochę przyjemności. To nie będzie miało znaczenia, gdy odniesiemy zwycięstwo. Konstantin, potrzebują cię w celi więziennej. Jesteśmy w tym razem, siostro. Pamiętaj. Zawsze. Ludzkość zostanie osądzona, a niewierzący obrócą się w proch. Tylko ludzie czystej wiary zaznają łaski i otrzymają dar wiecznego życia. Uciekaj stąd! Znajdę cię! Musimy ich znaleźć! Szukajcie dalej! Muszą być gdzieś tutaj. A pod tym się schowaliśmy. Schowaj się przed Trójcą. No dobra. Musimy znaleźć wyjście. No okej, dobra, chodźmy przed siebie. Licząc na to, że oni nie będą się patrzyli, co się dzieje pod spodem. No chyba, że będę musiał tutaj właśnie jakieś takie akcje zrobić, unikania ich. Ale może nie. Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi w ogóle ten cały tunelik. O! Oni tu zaraz wejdą. Stacja rozrządowa znajduje się na północnym krańcu gułagu. Będę tam na ciebie czekał. Idę. No dobra, mamy też jakąś znajdźkę. Znaczy mapę bardziej do odblokowania. Co? Otwieramy w takim razie, trzeba je spierdalać, bo oni tutaj już się chcą do nas wbijać. Zablokuj od zewnątrz po problemie. Raczej nie będą mieli jak przejść. Że jak tutaj będzie więcej niebezpieczeństw, kurde, niż z tamtej strony. Co się tutaj dzieje? Co to, znajdźka jakaś? Naszywka wojskowa dla żołnierzy Trójcy. Nie ma na niej żadnego tekstu. Mają tajemnicę nawet przed własnymi żołnierzami. Tarararara. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Przywiązanie. Strzały z liną można zaczepić o swoje liny. Czekajcie. Aha, strzały z liną można także zaczepić o zwoje lin, co? No nie, to mi się za bardzo nie przyda. Czekajcie, co ja tam mogę zrobić? Mogę chyba zrobić takie coś. Muszę wyjąć drut z wody. To nie o to chodzi. To chyba chodzi o to, żeby most mogę zrobić pomiędzy tym a tym. Kubki. No właśnie, teraz się zrobi most pomiędzy tym a tym. Teraz możemy to odpalić. I wyciągnąć ten, żeby elektryczność powstrzymać. Gotowe. To sobie wisi u góry i możemy przejść na drugą stronę. Fuck yeah! Cholera, znaleźli mnie? Serio? Jesus. Gdzie ja mam teraz spierdalać? Tutaj chyba. Wyważamy zatem. Hada chonga da gonga. O kurwa. O, dzień dobry. Pana się tu nie spodziewałam. Mamy kierabin.
Dong, 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 dong. Pięknie. Kolejne hadongi tam są. W głowę najlepiej oczywiście strzelić. Yeah, karabin szturmowy, to mi się podoba. Gdzie są kolejne pausztajny tutaj? Amunicję będzie miał pewnie przy sobie. A, mamy pełną amunicję, proszę was. O, mamy kolejnych hadongów. Ty, jak to kurwa śmiesznie strzela. Jak nie karabin? Dobra, ten dostał chyba w łopetynkę. Nie, nie dostał w łopetynkę, ale już nie żyje. Dobra, przeszukajmy tego i tamtego, żeby amunicję mieć na pewno cały czas zawsze. Dziwny ten karabin, kurwa, jak to się dziwnie z tego strzela. Pistolet jakiś taki lepszy feeling ma, muszę przyznać. Jak się z niego napierdziela. Oczywiście najlepszy feeling tutaj ma, kurde, ten łuk, no ale ha. Tego już nie przeszukam. Gdzie oni, kurde, są? Wow, jebańce. Dzień dobry. Strasznie powoli trzeba z tego strzelać. Lampę mogę rozwalić, ale to mi chuja da trochę. No chodź, chodź. Dąb... O Boże, to w głowę poszło, serio? A nawet nie celowałem, patrzcie, no moja wrodzona zajebistość zaczyna tutaj zbierać plony. Kamieni też mam, kurwa, max. Wszystkiego mam max. Jebiebie, byczy, co wy na to? Wybuch, proszę bardzo. To na amunicji, to mi się podoba. Masę rzeczy tu znajduję, ale w większości nie mogę podnieść, bo wszystkiego mam full. Chamskie. O kurwa! Jakie eksplozje, w ogóle uszy mnie bolą. Rzuć puszką w gnoja! Dobrze, bombę zrobimy. Mówię wam, że zrobimy kurwa bombę. Przytrzymaj parę bumper, aby wykonać ładunki wybuchowe. Jeb! Pięknie. Dobra, mamy kolejną puszeczkę. Jeb! A czy byli... Jeden był tylko ogłuszony, ale ostatecznie udało się ich zajebać. Patrzcie jak ładnie, pięknie ich rozwaliliśmy puszeczką. Ło kurwa! Panie! Co pan sobie kurwa wyobraża? Strasznie seriami trzeba z tego zdecydowanie strzelać, bo inaczej to jeden wielki fail odniesiemy. Kamienie się tutaj, widzę, przydają bardzo do tworzenia tych bomb z puszek. Muszę mieć jedną w łapie, żeby móc ją rzucać. Dobra, okej. Okay. Żeby móc ją w ogóle wytworzyć. Drewna! Niech ją ktoś w końcu zabije, co? Boicie się, frajerzy, co? Nie wiem, co ja mam teraz ze sobą zrobić. Muszę coś chyba wysadzić. Otworzyć ogień! O nie, dobra, tam mamy paru kolegów. Hadong! Jebło pięknie, dobra. Samą puszką nie chcę rzucać, bombę chcę sobie ewentualnie zrobić. Dobra, jebać to, upuszczę tą puszkę, wykończę tego gościa na spokojnie, bo tutaj chyba żadnego obok następnego nie ma. Dobra, rozwaleni, wow, 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 dobra. Mamy lekką chwileczkę spokoju, tego tutaj niestety nie przeczeszę, ziomka. Przeczeszę, wiecie, bo fryzura mu się zepsuła, to go mogę przeczesać. Kurwa, sucho. Otwórzmy to sobie. Skoro mamy chwilkę spokoju, tam często są jakieś fajowskie rzeczy. Chyba, że nie będę mógł czegoś podnieść. A oczywiście, że nie mogę tego podnieść. Tych liści też nie mogę podnieść. Mogę sobie wykonać, kurwa, jakieś te strzały zatrute. Też mam dwie strzały i jest tu mój limit. Mogę wykonać zwykłą strzałę, ale tu było marnowanie zasobów. Dobra, weźmy ten karabinek na razie i prójemy dalej. To jakaś znajdźka chyba? Tak. Słuchowisko. Przemierzając dolinę, przypatruję się ruinom i rozmyślam o własnej śmiertelności. Te budowle stały tu od wieków, czekając na tę chwilę. Czuję ich niecierpliwość. Nawet kamień pragnie naszego sukcesu. Kto nas może powstrzymać? Kamień? Rok? Heretycy, ludzie pełni strachu, straceńcy. Ci, którzy dawno temu ukryli źródło przed Trójcą. Tylko my potrafimy użyć drzemiącej w nim mocy zgodnie z przeznaczeniem. Świat jest zbyt skorumpowany, zgniły, chory. Tylko Trójca może go uratować. Zbudujemy armię. Poprowadzi ją prawy człowiek. Będzie nim Konstantin. Boże, jakie sekciarstwo mocne w tej Trójcy. No ale cóż, czego się innego po nich spodziewać? Z tymi zielonymi mogę coś robić ekranami? Chyba nie. Mogę je rozjebać. O, wow. O! A to tego nie wiedziałem? No dobra, to będę pamiętał, żeby rozwalać zielone komputerki.
Wychodzi na to, że to chyba opłacalne. Plecaczek! Co mamy w plecaczku? Coś ciekawego? Tylko zasoby chyba ewentualnie. Odkryto tajemnicę. Aha, to był jakiś taki śmieszny zestaw. No jest tu parę rzeczy. Zioło? Zioła. No a większość tych rzeczy kurwa mam. Tutaj widzę, zaraz chyba wyjdę na jakiś bardziej otwarty teren, więc będzie okazja, żeby znowu postrzelać z łuku do skurwysynów. O Jezus Maria. O Jezus Maria. To trochę zmarzniemy chyba. Jacob? Czy to ty, Jacob? Laro, uważaj! Oni są wszędzie! Spadniesz z tarapaty! Tam jest! Zdejmijcie go! Cholera! O Jezus Maria, no nieciekawie, ale muszę usiąść i się ogrzać najpierw. Po raz pierwszy od tygodnia wszystko staje się jasne. Tam strzały w tle, ona sobie gada. Wiem, że coś jest. Sowieci także tego szukali. A teraz Trójca i Anna. Anna. Boże. Wciąż nie mogę uwierzyć. Przez cały ten czas. Czy obserwowała również ojca? Muszę iść dalej. Znaleźć Jacoba i dołączyć do jego ludzi. Jeśli zyskam ich zaufanie, może powiedzą mi więcej o tym miejscu. Po udanym wycelowaniu w głowę wroga pojawia się informujący wskaźnik, możliwość zdobycia dodatkowych PD za serię śmiertelnych trafień w głowę, zabójstw po cichu lub zabójczych ataków z góry. Dłuższe serie, większy mnożnik, większa ilość surowców, zwiększenie surowców sztucznych pozyskiwanych ze źródeł. Co mamy tutaj? Wytwarzanie pojemnych zasobników na amunicję i surowce w obozach oraz zwiększenie ilości amunicji wytwarzanej w drodze. Zostawienie przy ciałach wrogów pułapek, które po zbliżeniu się przeciwnika uwalniają chmurę śmiertelnie trującego gazu. To brzmi fajnie. Wytwarzanie pocisków grzybkujących. Pole rażenia wybuchów. Chuj, nie ma tutaj niczego, co by mnie jakoś tak straszliwie interesowało, muszę przyznać. Zwiększenie szybkości opatrywania ran brzmi fajnie. Kurwa, tyle tego mam, a nie mogę się na... Autentycznie nie mogę się zdecydować. To brzmi ciekawie. Równoczesne wystrzelenie dwóch strzał w kierunku dwóch niezależnych, namierzonych celów możliwe po przybliżeniu widoku przy w pełni napiętym łuku. Wskaźnik, kiedy wycelujemy w głowę. Dodatkowe PD za serię śmiertelnych trafień w głowę. Chuj, no nie ma tutaj niczego, co by mnie jakoś w tej chwili straszliwie interesowało. Wiecie co, zobaczmy sobie najpierw inne rzeczy, nie umiejętności, a może wytwarzanie, czy mogę jakieś wyposażenie wytworzyć? Nie, kurwa, niczego nie mogę, nadal nie mam super specjalnej skóry, nie mam dość zwykłej skóry, generalnie nie mam zwykłej skóry, muszę na zwierzątkę jakieś zapolować, dopiero wtedy dam radę sobie potworzyć jakieś fajne rzeczy. Amunicję mogę tworzyć, amunicję mam w pizdu, amunicja mi nie jest potrzebna w tej chwili. Jakieś upgrade'y broni, pewnie mogę sobie karabin poupgrade'ować, ale i łuk też. Tutaj, a do tego czego potrzebuję? Narzędzia rzemieślnicze. No narzędzi tu ja nie mam. Tu mogę sobie upgrade'ować. Tutaj pistolecik też. Karabin szturmowy. To może być przydatne. Sporo mam tego wszystkiego. To może sobie upgrade'ujmy. Dobra, tak. Pierwsza, moja broń pierwszeństwa to jest łuk. Tutaj są potrzebne śrubki, więc się zastanówmy, co teraz z tą ilością śrubek dam radę zrobić tutaj. Większa szybkość przeładowania, maksymalna ilość amunicji, szybkostrzelność czy obrażenia? Myślę, że obrażenia zainwestuję. Dobra. Tego na razie nie ulepszę. Strój mogę sobie zmienić z takiego na jakąś kurtałkę, co? Koszt ekwipunek. Zostawmy sobie to. Ciekawe jak w tym wygląda. Co prawda będzie marznąć i to w pizdu. No ale mówi się trudno, no. Takie życie, babe. Weźmy sobie może takiego jebańca. Tego. Po wycelowaniu w głowę wroga pojawi się informujący wskaźnik. Ciekawy jestem, jak to w ogóle wygląda. A poza tym, co to jest w ogóle? Ciche ciosy kończące pozwalają... Dużo szybsze zabijanie wrogów cichymi ciosami. To, myślę, może być interesujące. Żelazna skóra. Możliwość zabicia nieopancerzonego wroga podczas kontry po uniku poprzez naciśnięcie w idealnym momencie Y-a. Weźmy sobie to, czyli lepsze ciche zabójstwa. No dobra, okej. Wydałem już te punkty, w końcu musiałem je wydać. Będę zdobywał kolejne, to jakoś powiedzmy strasznie nie żałuję tego, że nie wydałem teraz wszystkiego, czy coś. Chodźmy przed siebie zatem, tu kolejni przeciwnicy zapewne będą. Do zabicia, do wybicia. O kurwa! Jezus Maria, co ja mogę liną przyciągnąć? Jeżeli łuka, aby strzelić, trzeba przyciągnąć przeciwników lub przedmioty owinięte liną.
Tutaj, przyciągaj Lara. O, proszę bardzo. O, jaki rozpierdol. O, Jezus Maria. Kryć się! Czy on rzuca grenade? Oczywiście, że rzuca grenade. Siema, chuju. Do widzenia. Dobra, to było całkiem szybkie. Gdzie są kolejni? Nie widzę. Z której strony? A! Pomocy! Kurwa, Jezu, jaki on niemiły. Dobra, widzę, że jest taki, powiedzmy, w miarę naturalnie wynikający system coverów. Ja się może lepiej podleczę, jako że mam w cholerę tych różnych rzeczy do leczenia. Czemu się nie wyleczyła? O! O, proszę bardzo. Mogę rozwalić lampy? O, proszę bardzo. Kurwa, coś mi tu eksplodowało. Rzucają do mnie tam z drugiej strony, jebańce. Zróbmy tak. O, mogę znowu przyciągnąć coś liną. Dobra, ciągniemy i niszczymy, bitches. Proszę bardzo. Jeszcze jakiś czerwony komputer zniszczyłem przy okazji. Mogę też tego zniszczyć. Puszeczkę mogę podnieść. To może być fajna rzecz. Zróbmy bombę. Gdzie ja mam tym pierdolny? Gdzie są przeciwnicy dokładnie? Bo ja nawet nie widzę. Tam jest jakiś frajer. Oni chcą rzucić... Wow, eksplozje. Przechodzę za osłonę. Tam chcę na drugą stronę to przerzucić. Niech ich to tam rozpierdoli. Yo! Nie wiem, czy któregoś to w ogóle trafiło. Tu jest jeden frajer, Jezus Maria. Kurwa! Jak wy się ze mną bawicie? Tak się nie robi, kurwa. Potrzebuję ognia osłonowego! Potrzebujesz... Aha, dobra, widzę o co chodzi z tym celowaniem w głowę. Taka kropeczka się na środku pojawia naszego jakby celownika. Jakby kropeczka na środku naszego celownika, to będzie bardziej poprawny język polski. Widzę tam kolejnych frajerów, czy nie widzę? No trzeba ich wszystkich wymordować. To jeszcze chyba nie wszyscy, bo gra dalej mi rozgrywa tutaj, wiecie, epicką muzykę. Więc przejdźmy... O, proszę, widzę frajera. Dobra, dostał w łeb, z łuku. Ktoś tutaj z was powiedział, że generalnie bardziej się opłaca mordować przeciwników za pomocą łuku, ponieważ wtedy dostajemy więcej... więcej doświadczenia, ponieważ dostajemy za strzał w głowę doświadczenie, dostajemy doświadczenie jeszcze za coś tam, kiedy przywiecie. Ło, ja pierdolę, no kurwa, oczywiście. Jest sama. A oczywiście, że jakiś szturmowiec tutaj musiał być, ja pierdolę. Znaczy szturmowiec, wiecie, taki kurwa przykokszony. Kurwa, co ja zrobiłem, źle. X, kurwa, puszkę chciałem podnieść. Bombę chcę sobie skombinować. Oczywiście, kurwa. Uciekaj, Lara! Mam tą bombę teraz? Mam chyba gotową tą bombę. Jeb, kurwa! Los bombos! Nie zrobiło na nich to chyba jakiegoś mega dużego wrażenia, mam takie odczucie. Tutaj była jeszcze jedna puszka, którą sobie upuściłem, ale kurwa zniknęła. Oczywiście, że zniknęła. To jest potężna eksplozja. Widzicie? To jest ten kurwa frajer, szturmowiec. Wychyl się, kurwa, bo puszczę strzałę. Mogę? Oj, chuj, akurat się wychylił, jak przestałem celować. Teraz, no wychyl się. Yo! Kurwa mać, zmarnowana strzała. Jezus Maria, co za frajer. Kurwa, no nie wierzę, widzicie tą moją celność? Dostał w pizdę, ale dalej dopiero mu, wiecie, obrywam z niego armor. Dobra, zginął, Jezus Maria. Hardkorowi są, to pamiętam z poprzednich tych. Z poprzedniego Tomb Raidera też zawsze byli tacy właśnie. Nagle się pojawiali jacyś bardziej przykokrzeni przeciwnicy, którzy po prostu mają jakieś cięższe karabiny, mają więcej uzbrojenia, dlatego są po prostu bardziej przykokrzeni i trudno ich zabić. Taki myślę standard raczej. Mogłem w sumie też na przykład pierdolność w nich tymi zatrutymi strzałami. To by ich zatrzymało na chwilę, no ale zresztą, no nie pomyślałem o tym na czas. Co to tak kurwa świeci? Nie, to tam z drugiej strony jakaś lampa jara. Dobra, poprzeszkujmy sobie ich, głównie chyba w celu znalezienia amunicji. Patrzcie, kurwa, co tu się podziało? Trzech martwych naraz, czwarty tutaj zaraz obok. Pięknie, dobra. Jakieś tam rzeczy do wyprodukowania. Lekarstw znajduję. To i tamto, sporo zasobów. Mam nadzieję, że będę miał tyle, żeby swobodnie sobie ostatecznie móc upgrade'ować wszelkie moje bronie i tak dalej. Taki jest mój cel. Tego nie przeszukam. To przeładuję sobie chociaż, oczywiście. Szkoda, że tych bomb robionych z puszek nie mogę sobie schować do ekwipunku. Ale to by było chyba trochę zbyt OP.
Dobra, doszliśmy gdzieś dalej. Co się tutaj dzieje? Kolejni przeciwnicy, oczywiście. Standardowo. Muszę przyznać, że bardziej w Tomb Raiderze podobają mi się sekwencje, w których mogę sobie, wiecie... Wow! Okej, okay. Cała masa martwych przeciwników, to sobie przeszukam. Ha! Ha! No bardzo dobre pytanie, co się tutaj odjebało. Posłuchajmy tego. Gdy zagłębiamy się w dolinę, zyskuję pewność, że to właśnie jest moim przeznaczeniem. Moje stygmaty swędzą. Stale przypominają mi o wyższym celu i roli, którą odgrywam w dążeniu ku niemu. Byłem dzieckiem, ślepym na zło tego świata. Pewnej nocy obudziłem się z krzykiem na ustach i poczułem niewyobrażalny ból. Moje dłonie ociekały krwią i byłem przerażony. To coś oznacza. Nie mogę wyzbyć się tej misji, tak jak nie mogę wyzbyć się moich rąk. Wy, kurwa. No tak, zauważyłem przedtem, że Konstantin ma przy sobie właśnie takie jakieś podobne do stygmatów właśnie ślady na rękach. Chyba jestem blisko stacji rozrządowej. Jesteś tam? Okej. Okay. Jacoba zerwało. Tego nawet przeszukać nie mogę. Tyle mam rzeczy w ekwipunku, że nawet przeszukiwać nie mogę przeciwników. Smutam! Patrzcie, zaraz będzie kolejny level. Dystynkcja organizacji wojskowej. Trójca. No zdecydowanie, ale ładne mają te ordery. Ładny mają kształt tego, wiecie, logotypu swojego, tak to nazwijmy. Kolejny sowiecki plakat. Wrogowie odpowiedzą za swoje zbrodnie. To nie wygląda generalnie jak plakat, ale okej, okay, można mieć różne definicje plakatu najwyraźniej. Masa martwych przeciwników, to jest... Wow. Co się tutaj odpierdala? Ktoś tu właśnie umarł, czy mi się wydaje? Czy może żygnął bardziej? Nie wiem, po odgłosie stwierdzam, że jedno i drugie naraz. Umarł przez żyganie. Mam iść tam, tam nie będzie czegoś ciekawego, tutaj jest coś do wykopania spod ziemi, coś mi tutaj błysnęło. Hadong, dong. Pięknie, monety? Monety, kurwa, śruby, nakrętki i poroże. No nie, tego się spodziewałem. Wow. Patrzcie, jaki badass, o kurwa. Dobra, gościu umie walczyć, to mu trzeba przyznać. On ich wszystkich wymordował, damn. Czemu tak długo? Myślałam, że cię straciłam. W życiu. Dzięki, że mnie stamtąd wydostałaś. Ruszajmy! Możemy wyjść tędy! O, trzeba przyznać, gość jest absolutnym badasem. O, ja pierdolę, dobra. Helikopter w nas napierdala. Pomocy! Co za akcja! Myślałem, że w spokoju skończy odcinek, ale nie chuja. Chuj, rakieta. To nam nie pomoże, zdecydowanie. Do wody! I zamarzamy. O, skurwesyn. Przerębl! Jedyna nasza szansa. I hopa! A, tego się nie spodziewali, że zeskoczymy do wody, która jest pod spodem. Przeżyj w lodowatej wodzie. No, to nie wygląda zbyt pozytywnie. Trzeba znaleźć wyjście. O, ja jebie. Dobra, pójmy ku światłu. To musi być nasze rozwiązanie. Może będą tajemnicze bąbelki powietrza, kurwa, pod wodą. Jedyna nasza szansa. Jest! Światełko! Szybko klikamy i płyniemy. Napierdalaj tymi nogami, Lara. Ćwicz tyłek. Prawie jak 100 przysiadów. Dodaj do tego adrenalinę i jesteś w domu. Aaaa! O chuj, no. Ciemno. I żyjemy! Jej! Mocna sprawa. Oj, Lara, jak ty się wkopujesz w to wszystko, kurwa. Teraz to zamarzniemy. Jest jakiś ogień. Czyż było obozowisko? No chyba tak. Helikopter też, oczywiście. Zero, kurwa, spokoju. A to po chuju ognisko, to nam niewiele da. Biegiem! Alleluja! O, teraz oczywiście musimy się jeszcze wspinać, żeby przeżyć. Wcale nie będzie im bardzo łatwo w nas, kurwa, trafić. Do góry, do jaskini jakiejś, kurwa, do budynku, cokolwiek. Oj, to lubię od czasu do czasu, jak nam gra dojebie taką właśnie sekwencję. Jedziemy do przodu. Ja pierdolę, rozwalicie sobie całą tą imprezę tutaj, kurwa, jak będziecie tak strzelać.
Myślałem, że im potrzebna jest ta placówka, ale najwyraźniej są gotowi rozpierdolić absolutnie wszystko, żeby zabić jedną osobę. Nice. O chuju. Znowu spadamy. Lara naprawdę ma szczęście do spadania. O Boże, co się dzieje? Co za sekwencja. Tato, wszystko w porządku? Tato... Że niby się zabił jej ojciec? Jakoś trudno mi w to uwierzyć. Uratował nas, patrzcie, ogrzewa nas jakimś palonym kutasem. No prędzej to jakieś pseudosole trzeźwiące. Ja muszę moje żarty tłumaczyć, że były żartami, bo mnie zjedziecie w komentarzach. A to tabletka gwałtu. Mogłeś zostawić mnie w rzece. A ty zostawiłabyś mnie? Rozważyłabym to. Kobiety! Myślisz, że ja tego nie zrobiłem? Czemu ryzykowałaś tyle, żeby tu przybyć? Boskie źródło. Wiem, czego szukasz. Ale chcę wiedzieć, dlaczego. Gdy dorastałam, miałam tylko ojca. Też był archeologiem. W ostatnich latach życia miał obsesję na punkcie mitów i nieśmiertelności. Oczywiście nikt mu nie wierzył. Włącznie ze mną. Nasza ostatnia rozmowa była kłótnią. On odebrał sobie życie. Myślałam, że się z tym pogodziłam, ale... Stało się coś innego. Zobaczyłam coś, co uważałam za niemożliwe. Wszystko się zmieniło. Zdałam sobie sprawę, że ojciec miał rację. Zginął w bólu i samotności. Ale jego śmierć nie pójdzie na marne. Sądzisz więc, że boskie źródło istnieje naprawdę? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale jeśli jest w tym ziarno prawdy, znajdę je. Trzeba je przeanalizować, poznać. To może zmienić świat. Czegoś takiego nie powinno się skrywać. Zmiana nie zawsze wychodzi na lepsze. Chcesz, aby Trójca weszła w posiadanie tajemnicy nieśmiertelności? Oczywiście, że nie. Wobec tego proszę, abyś nie porzucała swojego celu, ale zmieniła drogę do niego. Dołącz do mnie i moich ludzi. Pomóż nam odeprzeć Konstantina i Trójcę. A potem co? Opuścisz Dolinę Nietkniętą. Ale ze świadomością, że postąpiłaś słusznie. Nie. Przykro mi. Nie mogę tego zrobić. Nie możesz? Czy nie chcesz? Będę walczyła z Trójcą. Ale mój cel nie ulegnie zmianie. Jeśli poddam się teraz... Miałabyś wrażenie, że zawiodłaś go? Nie tylko jego. Potrzebuję odpowiedzi, Jacob. Muszę to zrozumieć. Idziesz? W tej chwili martwię się o moją osadę. Leży za przełęczą. Dzień drogi piechotą. Ale można tam dojść szybciej przez starą kopalnię miedzi. Odpocznij. Wkrótce wrócę. Ta, odpocznij. Jacob, jesteś tam? Otrzymano pakiet łowcy. Gdzie on, diabła, jest?
A, mamy kurtałkę. Informacje o obszarze. Tutaj są chyba informacje o obszarze. Tak, podsumowanie obszaru. Gdzie my jesteśmy? W jakiejś dupianej skale. Ha, dalej jesteśmy mniej więcej na tym obszarze, na którym byliśmy przez cały ten czas. Nie, to jest menu, to zdecydowanie informacje o obszarze. Jak tam, co do tej pory odkryłem w tym obszarze? 5 z 14 skrzyń, wyzwań w ogóle 0, misje 1 z 5, 1 z 3 grobowców. Aha, teraz mam dojść tutaj, to jest ta huta? Nie wiem. Nie wiem. Dobra ludzie, ale ten odcinek już na pewno kończymy, troszeczkę i tak się przeciągnął, tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić tego odcinka i do zobaczyska w następnym. Pooo!